Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i tak chciałbym się odnieść w kilku słowach do wpisu pana Rafała Kowalskiego. Oceńcie to sami, ale kilka słów sobie musimy powiedzieć. Ukazał się pod ostatnim nagraniem konieczna etykietka KRK. Etykietka KRK w konfrontacji z Ewangelią się rozpada. Jest zupełnie odwrotnie. Powód to martwa religia KRK, która trzyma na uwięzi umysły, zmuszając wierzyć w ludzką instytucję KRK, jednocześnie prześladując Jezusa wraz z Jego Kościołem. Gdy odpowiesz biblijnie panu Albertowi, to albo wyzywa od debili, twierdząc, że ma do tego Bożą akceptację i przymus, albo milczy, bo nie potrafi odpowiedzieć. Jest to wynik lęku przed samodzielnym myśleniem, okraszony poleganiem na sobie, instytucji ludzkiej i sakramentach jako zbawczych uczynkach, które nie wymagają nawet wiary wykonującego je człowieka. Wystarczy, że przyjmiesz sakrament, za który zapłacisz księdzu. Odpowiedzi dla pana Alberta od chrześcijan w linku, i tutaj podaję link. W tym programie jest odpowiedź na zarzuty, które tradycyjnie podają pod adresem nauczania łaski. Pomoże to wam, by umacniać się w Jezusie. No właśnie, chyba coś z tymi łaskami nie bardzo, chyba tam zaczynają się jakieś wątpliwości, skoro to takie jest właśnie, żeby się umacniać w Chrystusie, bo ktoś tam zaczyna myśleć w tych kręgach hiperteologicznego gniota, a nie łaski. W tym programie jest odpowiedź na zarzuty, które tradycyjnie padają, tak, i teraz tak, taki rozkład. Część pierwsza, czy nie pokutujemy? Tak, tylko nie według średniowiecznej tradycji. To się odniesiemy do tego nagrania później. Tylko teraz właśnie tą pierwszą część. Etykietka KRK w konfrontacji z Ewangelią się rozpada. Panie Rafale, wie pan co, proszę mi podać historię Kościoła Zielonoświątkowego w III wieku, w V wieku. Tylko musi być koniecznie napisane Kościół Zielonoświątkowy. Nie ukrywać się pod jakimiś wyimaginowanymi pojęciami biblijnych chrześcijan, biblijnie wierzących i tak dalej. Tylko musi być Kościół Zielonoświątkowy. Widzi pan, w trzecim rozdziale listu do Efezjan 20:21 święty Paweł pisze: temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieki wieków. Więc widać, panie tutaj Rafale, że jest Kościół, w którym oddajemy Ojcu chwałę, w Kościele i w Chrystusie. Widzi tutaj pan te dwie nierozerwalne rzeczywistości, w Kościele i w Chrystusie, ponieważ Kościół jest przedłużeniem Chrystusa. Ale zostawmy tu teologię, bo to widać, protestantyzm nie dorasta nawet do pięt Kościołowi katolickiemu, więc trzeba zejść na niższy poziom historii. Panie Rafale, historia Kościoła Zielonoświątkowego z III, IV, może być z VI wieku i konkretny przekład Biblii 66-księgowej, bo takowa według waszej historii musiała być, skoro według waszej historii w XVI wieku na Soborze Trydenckim Kościół dodał 7 ksiąg i wyszło 73. Dzisiaj macie ze 20-30 Biblii, mówię tak globalnie, 66-księgowych przekładów, które zaczęły się od przełomu XVI i XVII wieku, czyli od czasów reformacji. Proszę ze 2-3 przekłady Biblii sprzed reformacji, 66 ksiąg. Proszę mi tu odpowiedzieć i zobaczymy, która etykietka pada. Okej? Okay? I jeszcze raz podkreślam, proszę mi się nie kryć pod laniem wody biblijnie, chrześcijanie, kościoły chrześcijańskie i takie gnioty, tylko tam musi być napisane Kościół Zielonoświątkowy. Ok? Powód to martwa religia KRK, która trzyma na uwięzi umysły, zmuszając wierzyć w ludzką instytucję KRK. Chrystus powiedział: zbuduję mój Kościół i ten jego Kościół jest nazwany Kościołem Apostolskim. Kościół jest instytucją bosko-ludzką. Jest boską, bo głową Kościoła jest Chrystus i przez swoje duchowe dary pozostawione Kościołowi jest boski, ludzką, ponieważ
zbudowany jest i członkami tego kościoła są śmiertelni, grzeszni ludzie, jakim był Piotr, jakimi byli wszyscy inni apostołowie. To oni otrzymali nakaz nauczania, to oni otrzymali nakaz budowania kościoła. I widzimy, że zakładali kościoły. Wspólnoty, które były, które tworzyły jeden Kościół Chrystusowy, bo oni wszyscy wierzyli tak samo, mówiliśmy o tym wczoraj, wszyscy podporządkowani są jednej władzy, czego w protestantyzmie nie ma. Prawda? No ale dobra, to już zostawmy historię. Tak, martwa religia KRK. Właśnie w Kościele katolickim jest prawdziwie Chrystus i w Kościele katolickim są w pełni pozostawione wszystkie środki zbawcze. Wszystkie środki zbawcze. I to Kościół głosi prawdziwą religię, bo Kościół głosi krzyż, Kościół głosi zachowywanie przykazań, które wy negujecie, a od tego zależy właśnie przychylność Chrystusa i bycie w przyjaźni z Chrystusem, od zachowywania przykazań i od niesienia krzyża. Kto idzie za mną, a nie bierze krzyża, ten nie jest mnie godzien. Dlaczego Kościół Chrystusa jest konieczny? Dlatego, ponieważ można wołać Panie, Panie i aż iść do piekła. Wstaną właśnie wtedy tacy, o, myśmy głosili w Twoim imieniu, myśmy uzdrawiali, myśmy to robili, tamto, idźcie precz, nie znam Was. Więc może się komuś wydawać, że należy do Chrystusa, a skończyć w piekle. Kościół katolicki, Kościół Chrystusowy, który nieprzerwanie trwa od czasów Chrystusa, daje pewność, że należąc do Chrystusa w tym Kościele ma się pewność zbawienia, bo Bóg nie prowadzi ludzi na manowce, o masz i jak tam se będziesz wierzył, to grunt, żebyś se wierzył, zbawisz się. Bóg prowadzi drogą pewną do zbawienia, a nie w protestantyzmie, gdzie jest 50 tysięcy różnych sekt, poglądów, poglądzików i tak dalej. Nie do prywatnego wyjaśniania jest Słowo Boże. Są tam pewne rzeczy trudne, które ludzie niedouczeni i nierozumni tłumaczą na własną zgubę. Więc Pismo Święte może być powodem świętości, ale też może kogoś doprowadzić do zguby. Kościół katolicki daje pewność. Dlaczego? Kto was słucha, mnie słucha. Prześladując, tak, Jezusa wraz z Jego Kościołem. Ja bronię Chrystusa, a wytykam bezmyślność i ignorancję sekciarską. Gdy odpowiesz biblijnie panu Albertowi, to albo wyzywa od debili, twierdząc, że ma do tego Bożą akceptację i przymus, albo milczy, bo nie potrafi odpowiedzieć. Panie Rafale, tu pan, przepraszam, ale pisze pan jak szuja z Szumowin. Ja nie odpowiadam panu na pytania, to teraz jedziemy z listą. Proszę mi odpowiedzieć na stare pytania, które zadałem panu. Jak to jest, że Koryntianie mieli Ducha Świętego, a przestrzeżeni są jednocześnie, że mogą być zniszczeni przez Boga? Proszę mi odpowiedzieć na pytania, jak to jest, że Koryntianie mając Ducha Świętego w 11 rozdziale przestrzeżeni są, że mogą być potępieni ze światem, jeżeli nie będą przyjmować pouczenia pańskiego. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jak to jest, że Pan głosi prawdę i udowodnić mi, że Pańska prawda jest jedyną nieomylną boską prawdą, w której należy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, skoro Pan może się pomylić. Nie odpowiedział Pan na to pytanie. Nie odpowiedział mi Pan na pytanie o łasce, że skoro łaska jest niezależna, to jak może być daremna? Dyskutowaliśmy o tym. Pan wymazał wszystkie swoje wpisy, wyzywając mnie później od tradycjonalisty, terrorysty i tak dalej. Nie odpowiedział mi Pan na pytanie, jak to jest, że łaska będąc niezależna, my możemy się jej pozbyć. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Nie odpowiedział mi Pan na pytanie odnośnie rachunku sumienia, 13:5, 2 Koryntian, jak się Pan bada, czy Pan trwa w wierze, czy jest Pan odrzucony, skoro według Pańskiej hiperteologicznej łaski, jak się już ma wiarę, to nie można od niej odpaść, a Święty Paweł mówi, że możecie być odrzuceni. Pan nawet
słowem nie odniósł się do tych fragmentów i pan mnie śmiesz zarzucać, że ja się nie odnoszę do pańskich fragmentów, że ja nie odpowiadam, to pan nie odpowiada. Pan dobrze wie, że jak się pan odezwie, to ja zaraz się odnoszę do pańskich wpisów. Ukazuje pan bezmyślność i diabelstwo pańskiej hiperturbo gniota, to się pan usuwasz, nic nie piszesz i wyzywasz. Więc jeszcze raz to panu powtórzę. Bez najmniejszego oporu i obawy to, co pan piszesz, to jest szujostwem z Szumowin, panie Rafale. I odwracaniem kota ogonem, próbą marną ukrycia swojej indolencji, bo nie potrafisz pan odpowiedzieć na pytania, które panu zadawałem wcześniej. Kryjesz się pan jak szczur i nie potrafisz stanąć merytorycznie do debaty. Odpisać normalnie. Tylko kryjesz się pan jak szczur po dziurach. I trzeba tak czasami gdzieś tam poklepać, żeby się pan odezwał. Szczotką po kątach. No i odezwał się pan. Z czym? Jakimś chłamem mi tu pan podesłał Stepanowa, ale o tym zrobię kolejne nagranie. Poleganiem na... Jest to wynik lęku przed samodzielnym myśleniem. Nie. To właśnie dlatego, że my myślimy, to widzimy całość historii Kościoła, że są papieże od Piotra do papieża Franciszka albo od Franciszka do Piotra, bo taka jest historia, to my myślimy właśnie, że Maryja jest Matką Boga, bo Chrystus będąc Bogiem, mając Matkę Maryję, tak? No to Maryja na siłą rzeczy, że Jezus jest Bogiem, jest Matką Boga. A wasze myślenie? No jest Matką Jezusa, ale nie Matką Boga. No ale Jezus jest Bogiem. No tak, no to jest Matką Boga. No nie. No i właśnie z takim myśleniem wy nawet nie dorastacie do pięt Kościołowi katolickiemu. W historii, jak i w nauce. Tak, jest to wynik lęku przed samodzielnym myśleniem określonym poleganiem na sobie. Nie, my nie polegamy na sobie. My polegamy na łasce, która nas uzdalnia do działania. Pan mi też na to nie odpowiedział, właśnie 15:10. Tam pan pisze, nie, sama łaska. Święty Paweł pisze wyraźnie, łaska może być daremna i kończy, nie ja, ale łaska Boża we mnie. Instytucji ludzkiej. Kto was słucha, mnie słucha. I sakramentek jako zbawczych uczynkach, które nie wymagają nawet wiary wykonującego je człowieka. Tak. Jeśli chrzci Piotr, chrzci Jezus. Jeśli chrzci Judasz, też chrzci Jezus. Czyli niezależnie od stanu wewnętrznego księdza, sakramenty, które sprawują, mają tą samą moc, co sakramenty świętego księdza. Wystarczy, że przyjmiesz sakrament, za który zapłacisz księdzu. Znów szujowskie kłamstwo. Pan chodziłeś do kościoła, płaciłeś pan za bycie w kościele? Nie. Jeśli pan chciał zamówić mszę, tak, ale za pójście do kościoła i uczestnictwo we mszy pan nie płaci. Dlaczego pan tak perfidnie kłamiesz? Za spowiedź, jeżeli pan chodził, płacił pan księdzu? Też nie. Więc dlaczego pan perfidnie kłamiesz? Za udzielenie namaszczenia chorych też pan płacił? Nie. Więc dlaczego pan perfidnie kłamiesz? Już sam protestantyzm jest kłamstwem, zaprzeczeniem prawdy i zatwardzeniem. To, co będzie pan tutaj pisał, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko odpowiedź na pytania, które panu zadałem. Nie odpowiada mi je pan na tygodnie, od tygodni, a nawet od miesięcy. I to jest uczciwość. I mnie pan tutaj śmie zarzucać, że ja nie odpowiadam panu na pytania. Panie Rafale, czekam na konkretne odpowiedzi. To jeszcze raz je panu króciutko przypomnę. Na jakiej podstawie pan uważa, że pańska prawda jest prawdą jedyną, prawdziwą i nieomylną? Proszę o historię Kościoła Zielonoświątkowego. To jest konieczna konieczność, żeby uznać odpowiedź, a nie słodkie pierdo o biblijnym chrześcijaństwie z III wieku. Proszę mi podać przekład 66-księgowej Biblii, którą posługiwali się wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowego w XI wieku i do której rzekomo Kościół dodał 7 ksiąg w XVI wieku na Soborze Trydenckim. Proszę mi odpowiedzieć, jak to jest, że Koryntianie, mając Ducha Świętego, święty Paweł ich przestrzega przed tym, że mogą się być zniszczeni przez Boga, że jeżeli nie będą przyjmować...
co jest? Żyjesz... Że jeżeli nie przyjmą napomnień Bożych, pójdą na potępienie, 11 rozdział, że jeżeli żeby się pojednali z Bogiem, prawda? Przecież mieli Ducha Świętego, więc powinieneś być pewny zbawienia. Dlaczego, co to znaczy, że mają się pojednać z Bogiem? Dlaczego mają sprawdzać, czy trwają w wierze, czy nie są odrzuceni, jak od wiary nie można być odrzuconym, prawda? Odpowiedziałem Pan na te pytania? Nie. Ja już mówiłem, to powtarzam jeszcze raz. Proszę mi odpowiedzieć, jak łaska może być daremna, skoro jest niezależna od nas. Proszę mi odpowiedzieć, jak łaski można się pozbyć. Czekam na konkretne odpowiedzi. Masz Pan trzy możliwości. Albo Pan siedzisz cicho i się nie odzywasz i nie kompromitujesz, albo Pan napiszesz coś rzeczowo, albo znów Pan napiszesz jakiegoś gniota i się skompromitujesz. Wybór należy do Pana. Ja czekam na odpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam.